czuję się średnio troszeczkę, bo jestem troszeczkę zakwaszona po wczoraj. 7,24 nie spodziewałam się, myślałam, że będzie z 7,50 z tym zakwasem, ale jestem zadowolona, cieszę się bardzo, no i muszę odpocząć i za tydzień Glasgow. Ja motywowałam swoją jedną piochę, można tak powiedzieć. No zestresowała się i nie udało się jej medalu zdobyć. No i właśnie będzie teraz biegać 200, więc też jej muszę kibicować. No ja w sumie jestem zawsze rozluźniona przed startem i w ogóle, więc nie ma co się spinać. No to teraz trening do piątku, a w sobotę startuję w Glasgow. Ostatni mój start. No ja zawsze biegam na luzie, więc jakoś dużych emocji z tym już nie wiążę. Ostatni start i wolne i zobaczymy, jak to będzie, to będzie. No jest duże porównanie, tutaj w ogóle nie ma miejsca, jak chce się gdzieś przejść, to trzeba iść gdzieś naokoło, to jest w ogóle dramat dla mnie. Mam nadzieję, że tak, bieżnia całkiem inaczej, tutaj są deski, tam jest beton, więc to jest też różnica, bo mi się lepiej na betonie biega. No i mam nadzieję, że za rok Mistrzostwa Polski młodzieżownie, to już seniorów, będą na pewno w Toruniu to.